Cześć wszystkim, witam was w kolejnym odcinku na kanale Team Roślina. Ten odcinek pojawia się niestety zamiast zielonej przygody. A co do zielonej przygody, no właśnie. Czy wy też nie zauważyliście, że przerwy pod niektórymi odcinkami, pomiędzy niektórymi odcinkami, są nawet kilkumiesięczne? Nie wydaje wam się to trochę dziwne? Nie wydaje się wam to takie słabe? I witajcie w klubie, jeśli tak uważacie. Ja uważam trochę podobnie, choć wiadomo, przerwy pomiędzy sezonem czwartym w odcinkach były spowodowane moimi pewnymi kłopotami ze zdrowiem, przepraszam, ale ta sytuacja, która się teraz wydarzyła, po prostu nie pozwala mi mówić poprawnie. Ale na przykład przerwy no są po prostu nie na miejscu. I słuchajcie, 1 sierpnia, czyli już niedługo, ogłoszone są zmiany, a także wszystkie serie, jakie będą się na kanale przez większość roku 2023 pojawiać. Także tą drugą połowę 2022, która już trwa praktycznie. I coś czuję, że zielonej przygody nie będzie na tej liście. Myślę, że jeśli to tak dalej pójdzie, bo wiecie, zdarzają się, wiadomo, każdemu coś wypada, mi wypada, każdemu coś wypada. Ale nie lubię takich sytuacji typu sorki, dzisiaj nie mogę. Tymczasem widzę tą osobę, która ma wszystko gdzieś. Ja sobie tak czekam pół godziny. Nawet w mrozie, kiedy pada śnieg, kiedy jest zimno. Od zimna, jak wiecie, na skórze skóra się wysusza od zimna i robią się rany, i to boli, i to piecze, i tak dalej. No ale okej, jedną, dwie sytuacje przepuszczę, ale dzisiaj no po prostu chciałem jakoś, nie wiem, zwrócić na to uwagę i mam nadzieję, że nie tylko ja to zauważyłem, bo jeśli tylko ja to zauważyłem, to coś tu jest nie tak. I chciałbym powiedzieć, że te dwie osoby, na które czekałem, decydują o losach całej serii Zielona Przygoda. I decyzja jest w waszych rękach. No i zobaczymy, jak powiecie nie, seria znika. Jak powiecie tak, to musicie się jakoś, nie wiem, trochę ogarnąć. Ja tutaj nie mam do nikogo pretensji, nie chcę tutaj jakiejś kolejnej dramy wywoływać, broń Boże. Chcę tylko powiedzieć, że nie jest to... No po prostu to jest niefajne. Mógłbym tyle rzeczy zrobić, a tak to sobie czekam na nic. I muszę się później tłumaczyć widzom, dlaczego nie ma kolejnych odcinków Zielonej Przygody. I wydaje mi się, że... że po prostu kontynuowanie tej serii nie ma sensu. Bo ja nie będę na marne przychodzić. I pamiętajcie, że możecie o tym napisać wcześniej, a nie, że dopiero ja to próbuję wyciągnąć i czasem mi się to nie udaje. Ja wiem, że większość tych sytuacji to głupie wymówki. Ja nie nabrałem się na ten żart. Więc tylko tak was informuję, że to najprawdopodobniej koniec Zielonej Przygody. No ale wy zdecydowaliście. Ja tylko spełniam waszą prośbę. Trzymajcie się. Pa, pa.